Dzień dobry, witajcie ponownie, ojciec Mateusz, zespół Kocham Kemping, a przed nami Swift. Swift Challenger 440 w znakomitym stanie i układzie. Zapraszam do środka, wejdźmy, zobaczmy, podziwiajmy. Widzicie układ taki z piętrowymi łóżkami, pełnowymiarowymi łóżkami, bo tutaj jednak też macie łóżko. Tylko trzeba zdemontować ten stoliczek, który nam się tutaj przekrzywił, bo sprzątałem. A tutaj, no na spokojnie, osoba dorosła się wyśpi, także pełen luz. Takie mam sexy spoleneczki. Zobaczmy tutaj od strony gastronomicznej. Widzicie, kuchenka czteropalnikowa, gazowa, tam też działa, to zaraz wyłączę. A tutaj zobaczcie ten piekarnik. Ameryka. Praktycznie jak nowy. Praktycznie jak nowy, wszystko się ładnie świeci. No jakość musi być, ja tutaj jestem odpowiedzialny za tą jakość, nie tylko ja. Woda. Woda, cyk. Lodóweczka, słuchajcie, miała tutaj wymieniane te żarniki, także patrząc, że ta lodóweczka nie jest za młoda, bo przyczepa nie jest wcale młoda, to ma wymieniane. Lodóweczka również działa w trzech konfiguracjach, jest już zmrożona, także nie zobaczymy sobie tego płomienia, ponieważ jest tam zaparowane. Jak wam się podoba? Ładna tapicerka, oczywiście w takim typowy Swift, oryginalny Swift, także w takim a la Bordeaux. Piecyk gazowy. I teraz właśnie trzeba uchwycić ten płomień, żebyście... O, widzicie? Widzicie, ładnie sobie tam bucha, także jest potwierdzenie, że na gazie też to wszystko ładnie działa. No i co, łazieneczka by nam chyba została. Ładna, biała. Tutaj wyciągany ten prysznic z tego telefonu. Lusterko, kibelek, wszystko jest. Tutaj mamy rozdzielnie. Tararara, stoliczek i tak dalej. Mały szyberdaszek i tak się prezentuje nasz Swiftik. Zapraszamy serdecznie, ojciec Mateusz, zespół Kocham Kemping.